pana szmała. Zajebać z palczy, złoś kurka. Powiesić ją, powiesić palić na pierdolona. Ona mu ziemia nosi. Może robisza nie grzwa, normalnie związać i do wody wrzucić kurwa z mostu. W małej mieścinie na Dolnym Śląsku, w cieniu kościółka Maryi Panny, stał sobie domek dwupokojowy, w którym nie było kibla i wanny. Kibelek owszem stał na podwórku, w stylu Toytoya, tylko drewniany. Miał pewnie serce na drzwiach wycięte oraz na haczyk był zamykany. W domku mieszkała liczna rodzina, oprócz Mariolki jeszcze 6 osób. Mama i tata oraz 3 bracia, a także wujek, więc 7 osób. Mariolka jeszcze jako dziewczynka dzieliła łóżko z wujkiem pijakiem. Jej ojciec oraz rodzeni bracia z trzeźwością także byli na bakier. Matka nie piła, nie miała czasu, zapierdalała na 2 etatach. Musiała przecież wszystkich utrzymać, męża i córkę, synów i brata. Choć przyznać trzeba, naszej Marioli marzyła praca się ekspedientki, lecz potencjalni jej pracodawcy zatrudnić panny nie mieli chęci. A lata lecą, pannie Mariolce, stąd niedługo wiek Chrystusowy. A krew nie woda, prędzej czy później każdemu może jednąć do głowy. Tak więc gdy mama na nocnej zmianie, ojciec i wujek umór Feusza, Mariola niczym kocica w rój, w środku nocy z domu wyrusza. Kilkaset metrów w stronę kapliczki imienia serca Jezusowego idzie Mariolka jakby natchniona i podniecona nie wiedzieć czemu. Tam pod kapliczką czekają chłopcy, czekają w autach, bo to miastowi. Nasza Mariolka ma dobre serce, na pewno wszystkich ich zadowoli. To są chłopaki poznani w necie, nie żeby jacyś tam przypadkowi. Mariola niczym samarytanka, forsy nie bierze, rozkłada nogi. I żeby nikt jej nie mógł zarzucić, że postępuje jak prostytutka, ona się wcale nie zabezpiecza, jakby nie chciała wiedzieć o skutkach. A skutki wkrótce się pojawiają. Mariola zgłębia swą wiedzę w necie, tam dowiaduje się, jakie zmiany ciąża wywołać może w kobiecie. Jeszcze czas jakiś nasza Mariolka nocą wymyka się pod kapliczkę, lecz coraz mniejszą odczuwa radość, gdy penetrują chłopcy jej piczkę. Głowę ma pełną ponurych myśli, ciąża zatruwa jej życie. Ojciec i wujek nic nie kumają, bo wciąż zajęci są piciem. Matka pyta, co ty tak grubniesz? Mariolka tylko ją zmywa. Wszystko w porządku, trochę przytyłam, bo piję za dużo piwa. Gdy bóle brzucha łapią Mariolkę, wymyka się do piwnicy. Nie chce pomocy od służby zdrowia, urodzić chce w tajemnicy. Trochę się męczy, lecz po godzinie w piwnicy słychać płacz dziecka. Lecz nie na długo, bowiem Mariola szmata mi dusi odzyska. Wraca do domu, ogląda TV, spożywa jakąś kolację. Jak zwykle kładzie się obok wuja, pijany wuj głośno chrapie. I życie płynie normalnym rytmem, z tą tylko jedną różnicą, że się Mariola już nie umawia na seks pod starą kaplicą. Musi usunąć dowody zbrodni, umieszcza truchło we worku. Potem wynosi worek na pole, żeby nie było fetorku. Wreszcie podpala nieszczęsny worek, czarny dym w górę leci. Lecz gdy Mariola leży już z wujkiem, z nieba spadł nagle deszcz. To co się całkiem nie dopaliło, znajduje rano sąsiadka. Gliny już węszą, jest noworodek, gdzie w takim razie jest matka? Gdy zabójczynię już namierzono i przystąpiono do sprawy, to głos wydali zwykli Polacy i głośno wypowiadali: powiesić kurwę, wyrwać jej flaki albo przerobić na kiszkę. Szkoda pieniędzy, aby ją więzić. Należy spalić ją żywcem. Po apelacji sąd ostatecznie skazał ją na lat 10. Lecz pan
więc jej się nie upieczę. Niech na mnie plują zacne matrony, niechaj hejtują mnie matki Polki, a mnie jest kurwa jakoś po ludzku. Żal tej kobiety, żal mi Mariolki.